wieczór Państwu. Nazywam się Artur Wolski, jestem gospodarzem Kina Atlantik. Bardzo, bardzo chcielibyśmy, żeby był z nami pan profesor Bartoszewski. I kiedy były ostatnie urodziny, rok temu, 17 października tamtego roku, ostatnie słowa, jakie pan profesor powiedział, zrobię wszystko, żeby być z wami, tylko wy coś musicie się bardziej postarać. I państwo dotrzymaliście słowa, a profesor troszeczkę nas zawiódł. Ale ponieważ jesteśmy ludźmi ducha i ludźmi w większości jakoś wierzącymi w ducha, to wiemy, że profesor Bartoszewski nie zawiódł nas. Na pewno jest wśród nas. W to głęboko wierzę. Ogromne zaskoczenie, kiedy dowiedzieliśmy się wszyscy o śmierci pana profesora i natychmiast zdzwoniliśmy się z przyjaciółmi pana profesora. Ja należę do tylko i wyłącznie, ale aż znajomych pana profesora i powiedzieliśmy, musimy zrobić urodziny profesora Bartoszewskiego bez względu na to, bez względu na wszystko. I pomyśleliśmy sobie, że to nie będzie łatwe, że urodziny, jedna taka uroczystość, to za mało, żeby opowiedzieć o profesorze Bartoszewskim. Zatem wyznaczyliśmy sobie cele, a cel, czy nazywaliśmy sobie pana profesora Bartoszewskiego, on ma wiele przydomków, ale jednym, który może nam towarzyszyć, to ten, który przekraczał granice. Żeby dostąpić spotkania z drugą osobą, trzeba siebie przekroczyć i przekroczyć pewne przyzwyczajenia, pewne granice, które są między nami, po to, żeby być, jak powiedziałby ksiądz Tischner, coraz piękniejszymi. Przekroczyć granice nauki, przekroczyć granice dyplomacji, przekroczyć granice wolności to trzy tematy, o których rozmawialiśmy z młodymi ludźmi, ale rozmawialiśmy z 40 prelegentami. I myślę, że nie wyczerpaliśmy tematu, ale dzisiaj będziemy rozmawiać wspólnie z gośćmi. Będziemy rozmawiać o nowej książce, która jest finałem serii książek wydanych przez wydawnictwo PWN. Zawierającej historię przyjaciół profesora Bartoszewskiego. To wszystko spowoduje, że znowu będziemy żyli myślą, osobą profesora Bartoszewskiego. Mówię z przejęciem, ale mówię z serca. Proszę Państwa, wszystkich serdecznie witam na urodzinach pana profesora Bartoszewskiego, bez względu na to, czy są prezydentem, czy ambasadorem, czy autorem, czy aktorem. Wszystkich serdecznie witam. Bardzo czule witam syna pana profesora Bartoszewskiego, pana Bartoszewskiego juniora oraz małżonkę Aleksandrę Ricci. Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witam pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dobry wieczór. Pana sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pana profesora Andrzeja Rzeplińskiego. Dobry wieczór. Proszę nie żałować oklasku, bo teraz przepiękna pani Halina Szpilman jest wśród nas. Dobry wieczór. Pani Halina była na dwóch pierwszych debatach. Wszystkich serdecznie witam, zapraszam. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Małgorzata Maruszkin, a jestem tutaj dlatego, że przez blisko 10 lat miałam zaszczyt współpracować z panem profesorem przy powstawaniu jego książek. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest film, który wraz z Markiem Zającem, który ze względów rodzinnych niestety nie może dzisiaj być z nami, nakręciliśmy w ciągu ostatniego tygodnia życia profesora. Nie wiedząc oczywiście, że to jest ostatni tydzień jego życia. Film jest elementem programu edukacyjnego skierowanego do młodzieży, głównie liceów, ale też starszych klas gimnazjów. I jego zamierzeniem było upamiętnienie łapanki i tak zwanego drugiego transportu warszawskiego do Auschwitz. Dlatego cały projekt i film nazywa się Jak przeżyć w piekle. Projekt składa się nie tylko z filmu, składa się ze scenariuszy lekcji, będzie zawieszony na stronach internetowych naszych partnerów, szkoły będą mogły z niego swobodnie korzystać i będą mogły przeprowadzać lekcje, niekiedy też z udziałem osób, które albo uczestniczyły w powstawaniu tego filmu, albo mogą powiedzieć jeszcze coś więcej na temat tego, o czym mówi profesor. Ale chciałam teraz jeszcze słowo powiedzieć o
książce, która dzisiaj ma premierę. To jest ostatni tom z 8, a jeżeli liczyć wydanie łączne, 9 tomów rozmów Michała Komara i profesora Bartoszewskiego, w których rozmawiali o przeżyciach profesora. To są 2 pierwsze tomy, a później były to przeżycia profesora, ale opowiadane jako wspomnienia o jego przyjaciołach. Ten tom nosi tytuł Prawda leży tam, gdzie leży. To jest fragment z cytatu profesora, który powiedział kiedyś, że mówi się, że prawda leży po środku. Podkreślił, że to absolutnie nie jest prawda. Że prawda nie leży po środku, tylko prawda jest jedna i prawda leży tam, gdzie leży. Teraz pozwolę sobie na osobiste zdanie. Panie profesorze Andrzeju Rzepliński, ja panu bardzo dziękuję, że pan nam udowadnia, że prawda naprawdę leży tam, gdzie leży. Dziękuję panu bardzo za to. Wzruszyłam się też, ponieważ przypomniało mi się zdanie, do którego już się odwoływałam wcześniej. A mianowicie to są słowa Markeza. I tutaj chciałam popatrzeć na profesora, mówiąc te słowa. Nie żałujmy, że się skończyło. Cieszmy się, że było. Ponieważ wszyscy ci, którzy wspominają profesora, wspominają go z ogromną radością, jako osobę, która niosła radość, pogodę ducha, uśmiech. I chciałabym, żeby dla nas też taki został. Jeszcze raz bardzo, bardzo państwu dziękuję, że przyjęliście zaproszenie na urodziny profesora. Dziękuję. Dobry wieczór państwu. Bardzo mi miło jest państwa powitać w tak szacownym gronie. Tutaj, jak Małgosia mówiła, każdy z nas ma w sobie wspomnienia o profesorze i przyjaźń z profesorem. I że profesor nam te wspomnienia zostawił, ale na szczęście też zostawił nam mnóstwo swoich książek, do których możemy ciągle wracać i zresztą zwłaszcza w tych trudnych czasach często się wraca do tych książek i do myśli pana profesora. Ale na szczęście profesor, ku zaskoczeniu wielu, zostawił nam też książki, które dopiero miały wyjść, czyli tą Prawda leży tam, gdzie leży. Jak zwykle rozmawiał z Michałem Komarem i teraz Michał, do ciebie prośba. Opowiedz, jaka jest geneza tej książki, którą profesor nam zostawił właściwie po roku od swojej śmierci? Kiedy pracowaliśmy nad tą książką, a dokładniej nad rozdziałem o Krzysztofie Skubiszewskim, on się na mnie popatrzył i mówi, panie Michale, wie pan, ja Skubiszewskiego znałem ledwie 20 lat. Ja sobie wtedy pomyślałem, ile my się znamy. Wychodziło nam 36. No, więcej niż połowa mojego życia. Zaskoczył, on mnie rzadko zaskakiwał, znaliśmy się tak długo, że nie było powodu do zaskoczeń, ale znalazłem się w jego obecności w 3 sytuacjach naprawdę krytycznych. A 2 były groźne, naprawdę groźne, a 1 była, powiedziałbym, dosyć wesoła, bo pan Władysław, mając lat, ile, 85, 86, zgodził się pełnić rządową funkcję bardzo wysokiego szczebla. To był 2007 rok. Ja mu zadałem mu pytanie, panie Władysławie, ale po co? A pan Władysław, tak jak w tych 2 poprzednich, bardzo, bardzo dramatycznych sytuacjach, stanął pozie aktorskiej, tak powiedzmy, i wyrecytował mi ten sam wiersz. Ja państwu ten wiersz przeczytam, ponieważ myślę, że warto go powtarzać i warto o nim pamiętać. Szczęśliwy, komu pierwsze wieńce się dostały, sam zyska chwałę, innych zachęci do chwały, lecz niech stąd marnej pychy blasków nie przywdziewa, wszakże owoc nie liście świadczą o lepszości drzewa. Więc nie z wzięcia przyklasków, ni zaszczytnej palmy, żeśmy pożyteczniejsi, z tego się pochwalmy. Niech każdy, jak ów Greczyn, głosi dzielność swoją,
mocniejszy jestem, cięższą podajcie mi zbroję. I to jest cały pan Władysław. Ale pan profesor by wyrecytował to tak pan po prostu awista? Pamięć była legendarna jego, ale... Stefan Meller w swoich wspomnieniach opowiada o sytuacji, w której pan Władysław w wieku lat 80 pojechał do Paryża. Tam były zrobione urodziny Jerzego Giedroycia. Był pan Władysław, który po paru kieliszkach, widząc Przoniaka, zaczął zachęcać Przoniaka, żeby Przoniak zagrał jakąś rolę z Zemsty. A Przoniak, jak wiecie, jak aktorzy niechętnie występują w takich sytuacjach. Więc pan Władysław wstał i odegrał Pod Stolinę i Papkina. I Przoniak zaczął mu zazdrościć. A jeszcze wracając do osób, które tutaj znalazły się w tych wspomnień, które znalazły się w książce. Stanisław Lem, Jerzy Lerski, Wacław Jerzy Zagórscy, Jerzy Giedroyć, Tadeusz Mazowiecki, arcybiskup Józef Życiński, Krzysztof Skubiszewski, Stefan Meller, Bronisław Geremek. To ty wybrałeś, czy to profesor wybrał, ma być układ? Nie. Układ był chronologiczny, to znaczy od niani, od nauczycieli z tych szkół. Jeden z tych nauczycieli, dyrektor szkoły, jest błogosławiony, jest na ołtarzach przecież. Dostaliśmy potem list od prymasa Glempa, że jest zdziwiony, że nie wiedział o tym, że błogosławiony uczył pana Władysława. Pan Władysław, z tego co pamiętam, odpowiedział listem, że zdziwienie jest niepotrzebne. To byli nauczyciele, to byli potem... Aha, bo proszę pamiętać, że pan Władysław jednak wychowany z bardzo katolickich szkół, a był w 39 roku po zdaniu matury, postanowił zostać, wstąpić do zakonu. Jezuitów. Tak, i udał się do wówczas jeszcze nie było kościoła pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli, ale już była kaplica i tam rozmawiał z przeorem, który mu powiedział: Władku, za 2 tygodnie wygramy wojnę. To wtedy... został zabity strzałem w głowę 2 sierpnia 1944 roku przez oficera SS, który go wyprowadził grzecznie na spacer. Te opisy się zachowały, że bardzo grzecznie ten oficer podszedł, zaprosił na spacer. A tam to pole mokotowskie państwo znają przez Warszawę. Tam wtedy gęsty las prawie. Miłe miejsce. To są takie doświadczenia graniczne. Pan Władysław podlegał takim doświadczeniom granicznym raz po raz i cięższą przywdziewał zbroję, więc nieprzypadkowo ten wiersz mu towarzyszył. Nieprzypadkowo. A może serie wynikają z tego, że jako młodzieniec spotkał księdza Alchutowskiego i tam zapamiętał wiele zapamiętał, ale zapamiętał uśmiech, o tym panowie piszecie, uśmiech księdza, kiedy idą razem wierzbową, kiedy idą do szkoły, nagle w rozmowie pada, co lubi młodzieniec czytać. A młody Władysław Bartoszewski mówi: lubię czytać Prusa. No tak, i tam się dogadali już na serię. Tak, to jest jeszcze jedna rzecz niesłychanie istotna. Niedawno przeczytałem artykuł pewnego znanego poety krakowskiego, który napisał esejik oskarżający Bolesława Prusa o zaprzaństwo, zdradę i wszystkie nikczemności tego świata. Poecie wolno wiele, ale sobie pomyślałem, że gdyby ten obywatel miasta Krakowa pojawił się w Warszawie, to powinien być rozerwany na strzępy, ponieważ
ten najbardziej z warszawskich pisarzy. Fantastyczny pisarz, niezwykle mądry. No był takim natchnieniem dla pana Władysława i wiecie państwo, te spacery młodego Bartoszewskiego po Warszawie, to przecież są spacery. Spacery tropem Bolesława Prusa. No więc jak przyjedzie z Krakowa ten poeta, to mu przyłożę. Proszę państwa, czas, żeby wybrzmiał profesor Bartoszewski w opowieści o Stanisławie Lemie. Ze Staszkiem zgadaliśmy się bardzo szybko, a to zgadanie przeobraziło się w długoletnią przyjaźń. Poznałem go ćwierć wieku wcześniej w redakcji Tygodnika Powszechnego w 1950 lub w 1958 roku. Wpadł tam na pogawędkę w towarzystwie swego przyjaciela Jana Józefa Szczepańskiego. Porozmawialiśmy może przez pół godziny, nie dłużej, o aktualiach politycznych i tyle. Z Janem Józefem spotykałem się potem dosyć regularnie, ale Lema straciłem z oczu. Niewiele o nim wiedziałem, a przyznam się, że science fiction nigdy mnie nie pociągała. Historia tak, fantastyka tak, w tej dziedzinie wystarczy mi Verne. Dopiero potem zauważyłem, że Staszek uprawia filozofię, w tym także filozofię polityczną. Tyle, że przebraną świadomie futurologiczny kostium. W latach 60. poznałem też uroczą młodą lekarkę, panią Barbarę, żonę Staszka. Mieliśmy wspólnych znajomych, Jana Józefa Szczepańskiego i Jana Błońskiego. Ale do spotkań z Lemem jakoś nie dochodziło. Czy był introwertykiem? W pewnym stopniu. Niechętnie się udzielał. Nie bywał w kawiarniach, gdzie można było o określonej porze spotkać pisarzy. Introwertycy często skrywają swe emocje. Dziękujemy bardzo. Fragmenty książki przeczytała Małgorzata Foremniak. Prawda? Leży tam, gdzie leży. Panie Michale, są takie sytuacje, w których siedzimy z erudytą i wstydzimy się, że tak niewiele wiemy. Kiedy siedziało się z profesorem Bartoszewskim, czuło się szczęśliwym, ponieważ nie czuło się upokorzonym tym, że się wie tak mało lub tak niewiele. Profesor Bartoszewski rzeczywiście bawił się datami, szczegółami, detalami. Ja pamiętam taką historię, kiedy wspominaliśmy jakąś wspólną znajomą profesora i mojego znajomego. I profesor mówił, tak, powiedzmy w 1946, nawet ja już nie pamiętam, w 1946 szła właśnie ulicą Chorzą, była ubrana w biało-niebieską sukienkę. I pytam się, panie profesorze, jak to możliwe, że pan to pamięta? On mówi, ja nie pamiętam, ja ją podziwiam. Coś w tym jest, że chyba on, czyli nasz jubilat, dzielił się podziwem ze światem i z tymi osobami, których spotykał. A im bardziej podziwiał, tym bardziej uszczegóławiał tę znajomość. No tak. Miał gigantyczną, słoniową pamięć. To coś nieprawdopodobnego. Komputery tego by nie wytrzymały. Naprawdę. Ktoś go nazwał, to w Jaworzu, ktoś go nazwał wesołym, pędzącym nosorożcem. I coś było z tego nosorożca, bo pan Władysław rzeczywiście pędził, uśmiechając się. Uśmiechając się i rzucając pomiędzy swoich znajomych spostrzeżenia, które warto było zapamiętać. Można o nim... To właściwie ktoś powinien napisać o nim wielką powieść. Kiedyś Maria Dąbrowska napisała powieść niezbyt udaną, Przygody człowieka myślącego. To jest tytuł. Tytuł już jest. To jest tytuł. Tytuł dla kogoś, kto przeszedł przez mnóstwo doświadczeń. Kogoś, kto wie, czym jest nagła zmiana losu. I umie to udźwignąć. Może niekiedy żali się trochę. Chociaż ja nigdy nie widziałem pana Władysława tak bardzo... pesymistycznego.
Nie, co do pesymizmu. Przewidywał bardzo często, że rozwój sytuacji potoczy się w nie najlepszym kierunku. Czuł to. To była sprawa doświadczenia, ale także instynktu, pewnego instynktu politycznego. On czuł, że nie jest najlepiej. No, pamiętam bardzo jego wielkie przygnębienie, kiedy bywał wygwizdywany na Powązkach w dniu 1 sierpnia. Ale to pocieszające. Część z Państwa pewnie wie, kiedy ostatni raz był tam na Powązkach, wrócił, mówi: Panie Michale, to są wszystko przywiezieni, to nie warszawiacy. Ja mówię: skąd pan wie? A mi: bo wie pan, tam była ja przywołałem moje dziewczyny. Ja mówię: jakie dziewczyny? On mówi: no, moje łączniczki Zaka. Ja mówię: jakie łączniczki Zaka? No, panie Władysławie, no jedna ma 82, jedna. I powiedziałam: chodźcie tam po tłumie i sprawdzajcie, spytajcie. Gdzie tutaj, przepraszam, Janie z Warszawy, gdzie tu kościół Karola Boromeusza? I nikt nie wiedział. Przywiezieni. To jak w żarcie, gdzie sukiennice, cały czas prosto. No tak. Tu jest taka... Mecenas Taylor dopowiedział. Państwo słyszeli, prawda? Że autobusy z Torunia. Z rejestracją to toruńską. No. Pan profesor miał taką umiejętność, że tą swoją wiedzą i tym doświadczeniem potrafił się dzielić i wszyscy bardzo hojnie korzystaliśmy z jego rad i z jego wiedzy. Tu w książce jest taka pyszna anegdota w rozdziale o Stefanie Mellerze, który, gdy dostał propozycję, żeby został ministrem spraw zagranicznych, to od premiera Kazimierza Marcinkiewicza wyszedł na sekundę, zamknął się w toalecie i powiedział, zadzwonił do profesora. Profesor mówi: ty z Moskwy dzwonisz? Nie, z klozetki u premiera. Panie prezydencie, pan też często czerpał z doświadczeń i z wiedzy profesora. Panów łączyła bliska znajomość i bliska przyjaźń. Jak to było się przyjaźnić z takim profesorem? Jak często korzystał pan z tych doświadczeń? No więc tutaj pan Wolski powiedział, że siedząc z Władysławem Bartoszewskim, jak rozumiem, przy różnych rozmowach, można było wpaść w kompleksy. Więc ja siedziałem z Władysławem Bartoszewskim w sensie dosłownym, bo siedziałem w obozie internowania, gdzie Władysław Bartoszewski w sposób naturalny został starostą obozu w imieniu wszystkich internowanych. To był taki przypadek, który z całym, oczywiście ogromną różnicą, ale który sam Bartoszewski mówił w tym filmie o takiej potrzebie szukania także jakichś autorytetów, ludzi bardziej doświadczonych przez całą społeczność będącą w jakiejś formie opresji. I to był taki naturalny odruch, że wybraliśmy Władysława Bartoszewskiego na starostę z tej prostej przyczyny, że nie tylko, że wiekiem był doświadczony, ale miał najdłuższy staż więzienny, no bo siedział nie tylko w obozie koncentracyjnym, ale potem także w więzieniu stalinowskim. To dawało wszystkim proste przesłanie, no, że nie ma takowych terminów, w których nie można sobie poradzić. No, jeśli siedział tyle czasu, a proszę, nie tylko zachował wigor, zachował optymizm, zachował taką energię ogromną, to jakoś napawało optymizmem. Więc to był ten moment ważny. To był zresztą moment poznania mojego z Władysławem Bartoszewskim, bo wcześniej znajomość była jednostronna. To znaczy ja czytałem jego książki, chodziłem na jakieś spotkania z nim do Klubu Inteligencji Katolickiej. Przeżywałem bardzo jego twórczość, która była jako historyka, była twórczością, to były dzieła, które jednak odsłaniały w sposób bardzo sprytny. Bo Władysław Bartoszewski w swoim przekazie i w swoich zachowaniach, w moim przekonaniu, zawsze był sprytny. To znaczy zawsze starał się wyprowadzić nieakceptowaną władzę jakoś w pole, jakoś ominąć wszelkie bariery. I ja pamiętam z największą satysfakcją, radością w jego książkach, wydawanych jeszcze w czasach PRL-u, to odnajdywałem, że on tym sprytem coś przemycał z historii Powstania Warszawskiego, z historii Armii Krajowej. Coś, co nie było do końca, co nie było albo co było warte upowszechnienia, a jak i z różnych powodów było gdzieś wytłumaczone.
zwalniane, było, prawda, eliminowane. Więc w obozie internowania miałem okazję już poznać bezpośrednio. No i proszę Państwa, no, czułem się niesłychanie przez Władysława Bartoszewskiego wyróżniony. I tak często się zastanawiam, skąd się to wzięło. A byłem wyróżniony w ten sposób, że to Władysław Bartoszewski zaproponował mi, aby w ramach pen klubu, taki był, też mieliśmy filię pen klubu w obozie internowania, gdzie odbywały się co jakieś spotkania, dyskusje, jakieś prezentacje utworów. Bardzo były to miłe spotkania. On zaproponował cały cykl, a mnie zaproponował, że my razem z nim, razem z dla mnie, z wielkim Bartoszewskim, żebym ja, młody historyk, żebyśmy razem zrobili takie koreferaty, dwa dotyczące przekazu tradycji Armii Krajowej. On jako pokolenie żołnierzy Armii Krajowej, a ja jako syn żołnierza Armii Krajowej, bo matka też, więc żołnierzy Armii Krajowej. I to było ogromne wyróżnienie, szalenie trafiające w moją wyobraźnię, w moje zapotrzebowanie. I to gdzieś zawsze zastanawiam się, dlaczego sobie mnie wybrał. No, oczywiście historyk. Myślę, że trochę ze względu na podobieństwo poglądów. Ja byłem wtedy bardzo radykalnych poglądów politycznych, nie ukrywam. Władysław Bartoszewski na tle także innych kolegów z obozu internowania, którzy starali się trzymać bliżej zasad realpolitik, trzymania się realiów politycznych, no wyróżniał się radykalizmem w podejściu. To nie ma co. I był, tak powiem, zawsze lojalnym kolegą, więc nigdy głośno nie krytykował, ale gdzieś, tak powiem, no, czuło się w nim, że gdzieś ta trąbka do boju go poruszała, jak, tak powiem, no, starego ułana, który jednak chciałby z szablą w dłoni gdzieś, prawda, ruszyć na bój, a nie tutaj taktyczyć, kombinować i tak dalej. Więc pewnie gdzieś to pokrewieństwo istniało i było przez Władysława Bartoszewskiego doceniane. Co jeszcze? Myślę, że to był taki moment, no, którym coś zaiskrzyło pomimo tej ogromnej różnicy pokolenia i tak już zostało. W zasadzie w różnych sprawach bywałem przez Władysława Bartoszewskiego wyróżniany. I taki był obdarzany zaufaniem, często na wyrost, często jakby na kredyt, ale tak zawsze to czułem, że to była nie tylko jakby sympatia, serdeczność, ale też jakaś nadzieja, że to pokrewieństwo poglądów, zachowań, także trochę pokrewieństwo, jak to powiedzieć, takich, no, korzeni politycznych. Jest czymś wartościowym. No pewnie wynikało to trochę właśnie z tych tradycji akowskich w rodzinach, trochę wynikało pewnie z innych różnych kwestii. W każdym bądź razie tak zostało prawie na zawsze. A z czego mogło wynikać jeszcze? No pewnie trochę z podobieństwa, myślę, Władysława Bartoszewskiego, czy odwrotnie, podobieństwa obu panów, bo także z moim ojcem. Podobny, wysoki mężczyzna, też tradycja Armii Krajowej, radykalnych szalenie poglądów, bardzo taki był. Gdzieś to podobieństwo ułatwiało mi utrzymanie tej przyjaźni z Władysławem Bartoszewskim. Plus coś, co było, no, lekko staromodny styl funkcjonowania. I to może Państwu w związku z tym, że Władek chętnie, on nie opowiadał w zasadzie anegdot. On z prawdy, z opowieści o własnym życiu wydobywał to, co brzmiało anegdotycznie, co mogło być, a co było jednak głęboką prawdą po prostu, którą sam przeżył. Ale ja tu opowiem też, w związku z tym nawiążę trochę do Władka i opowiem anegdotę z nim związaną, która dla mnie była ważną wskazówką, że to jest człowiek, którym w sposób taki automatyczny zupełnie odnajduje pewien styl także zachowania, pewien sposób funkcjonowania, który gdzieś pasuje mi ze względu na pewnie trochę też i jakieś skojarzenia natury rodziny czy środowiskowej. Chodziliśmy w obozie w Jaworzu na stołówkę. To była bardzo miła chwila, bo się wychodziło z pawilonu.
trochę było swobody. No i wszyscy w luźnym szyku szliśmy sobie na stołówkę i rozmawialiśmy między sobą, gadaliśmy, właśnie była wymiana informacji. Tutaj Władek tutaj coś zagadał, tam coś powiedział zawsze, coś zwrócił uwagę, dodawał jakoś otuchy. No i pewnego razu idziemy, ja idę z Maćkiem Reisacherem, z którym mieszkałem w jednym pokoju, a przed nami idzie Władysław Bartoszewski i Tadeusz Mazowiecki. Idzie dwóch, jak nam się wtedy wydawało, starszych panów, bardzo nobliwych, którzy jednak no, w więziennych warunkach to troszkę inaczej ta elegancja wyglądała, ale idą, rozmawiają o sprawach ważnych, politycznych, innych i tak zbliżamy się do drzwi, do stołówki. Oni stają przed drzwiami, a my za nimi stoimy, a za nami jeszcze tłumek kolegów i słyszymy rozmowę. Władysław Bartoszewski mówi: Tadeuszu, a bardzo proszę, idź pierwszy. A Mazowiecki: aż nie, Władeczku, skądże znowu, zrób mi tą uprzejmość, wejdź pierwszy. Ależ skąd. I taki właściwie trochę jak z Fredry, jak z takie właśnie w pełne lansadów, duserów, różnych elegancji, takiej trochę starobodnej. I w pewnej chwili, to trwa dosyć długo, tam się za nami zbiera tłumek i raptem czuję, że mnie odpycha ktoś na bok i inny, mniej więcej z tego samego wieku, bardzo szlachetny człowiek, ale widzę, rozepchnął nas, podszedł do obu panów, którzy tam się przepuszczali przez te drzwi, jednym ruchem odsunął ich na bok, jednego w lewo, drugiego w prawo i wszedł pierwszy. I widzę bezradność obu dobrze wychowanych panów, którzy patrzą na siebie z przerażeniem i tylko słyszę Tadeusza Mazowieckiego. No, ten to nie ma kompleksów. No więc to? Coś by nie powiem. Nie powiem. No i tak to już było z Władysławem Bartoszewskim w różnych sytuacjach, także i później. Mogę, żeby już bardziej na poważnie powiedzieć, że proszę państwa, jeszcze tu Michał wspomniał o tych gwizdach. To dla Władysława Bartoszewskiego była rzeczywiście strasznie bolesna sprawa, bo on żył w takim przekonaniu, trochę jak Tadeusz Mazowiecki, w innej kwestii. Mianowicie już jak Tadeusz był moim doradcą, mieliśmy taką rozmowę pełną z jednej strony po wyborach, pierwszych wyborach moich prezydenckich, gdzie Tadeusz Mazowiecki z jednej strony z satysfakcją, że wygrałem, a z drugiej z pewną goryczą, bo ze wspomnieniami z własnej kampanii wygłosił taką tezę. Wiesz co, mówi, wiesz, myślałem, że ciebie to nie spotka, bo ze mnie, mówi Tadeusz Mazowiecki do mnie, ze mnie, wiesz, można było zrobić Żyda, zdrajcę, kompromisowca, prawie komunistę, ale z ciebie zawsze myślałem, że to jest niemożliwe. Z twoim życiorysem, z twoją rodziną, z twoimi poglądami wydawało się niemożliwe, a patrz, zrobili. I do końca nie byłem pewien, czy nie mówił tego z pewną satysfakcją. I w odniesieniu do Władka Bartoszewskiego, on chyba przeżywał coś podobnego. Mianowicie, ja też byłem święcie przekonany, ale on też chyba sam, tak jak my wszyscy przypuszczam, że z niego zrobić, jego spróbować wdeptać w błoto takiej antypolskości, antypatriotyzmu jest po prostu niemożliwe, bo on był metrem sewer polskiego patriotyzmu i tak się czuł słusznie, tak go wszyscy odbieraliśmy. Więc ja muszę powiedzieć, że patrzyłem na niego z nieprawdopodobnym podziwem. Wychodziliśmy z tych powązy, wchodziliśmy zawsze razem. No to był taki moment strasznej próby, przed którą stoją często politycy. Władek nie był politykiem. On to, tak powiem, znosił, to go musiało dwa razy bardziej boleć, bo czuł, jak jest podejmowana próba niszczenia jego dorobku całego życia, jego autorytetu, no, niszczenia jego patriotycznego, przyzwoitego życiorysu. I on to zniósł, on to udźwignął. No, żeby teraz powiedzieć na koniec o tym autorytecie jeszcze dwa słowa, tu powiem tak, proszę państwa, no z kolei z mojej praktyki prezydenckiej wynikało to, że w wielu miejscach na świecie
jeśli się chciało, a szczególnie w relacjach oczywiście z Niemcami, w relacjach także z Żydami, to było powołanie się na Bartoszewskiego, czy odwrotnie, zasygnalizowanie przez Bartoszewskiego, że ktoś, że on jakby rekomenduje na przykład jakieś nie tylko jakieś potraktowanie ekstra i tak dalej, skutkowało bez pudła po prostu. To była jak przepustka, nazwisko Bartoszewskiego, że się przyjaźnimy, że się rozumiemy, że jesteśmy podobni. Działało po prostu, no nie można sobie było wyobrazić nic lepszego. I dla mnie źródłem wielkiej, wielkiej satysfakcji było to, że w czasie mojego wystąpienia w Bundestagu, wystąpienia, co się rzadko bardzo zdarza, jakby do całego narodu niemieckiego, w momencie, kiedy przywołałem nazwisko Bartoszewskiego ze względów oczywistych, to rozległy się oklaski i to takie bardzo, bardzo burzliwe. I w tym momencie sobie pomyślałem, że to jest jakieś niebywałe szczęście, żeby móc służyć ojczyźnie także jakby na odległość, samym swoim nazwiskiem, samymi skojarzeniami, które mają inni, związane z nazwiskiem Bartoszewski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie prezydencie. Ta książka to jest historia przyjaźni i poprzednie książki też, które Michał z panem profesorem opisywali. A ja chciałam teraz Jacka Taylora zapytać o tę przyjaźń z profesorem, bo to była taka nie tylko polityczna, ale także bardzo prywatna. No całkowicie prywatna. Z tym, że słowo przyjaźń w odniesieniu do profesora Bartoszewskiego ma szczególne znaczenie. Ja znalazłem to, co napisał ksiądz Boniecki po śmierci profesora i zakończył ten tekst w Tygodniku Powszechnym słowami. Wystarczyło, że był, że zawsze, kiedy trzeba, był. To była przyjaźń aktywna, prawda? To wszyscy, bo wszyscy byliśmy jego przyjaciółmi, jak tu jesteśmy, jak sądzę. To nie była przyjaźń bierna, prawda? On zawsze się wdawał w sprawę, którą mieliśmy na głowie. Także o przyjaźni profesora, to jest właściwie to, co nam odjęto, prawda? Jego przyjaźń, bo... przy okazji, powiem państwu, 24 kwietnia tego roku we Wrocławiu Ossolineum otworzy Muzeum Pana Tadeusza. To jest kamieniczka w rynku wrocławskim, nazywa się Pod Złotym Słońcem i tam oprócz manuskryptu Pana Tadeusza, pewnie paru innych eksponatów, będą jeszcze dwa gabinety świadków historii. Trzy sale profesora Bartoszewskiego i trzy sale Nowaka Jeziorańskiego. Będą sąsiadować ze sobą. I namawiam państwa do odwiedzenia tego obiektu po 24 kwietnia albo i 24 na otwarciu. Ja uwielbiałem słuchać, jak się kłócą ci dwaj panowie, bo debiut miałem nieudany. Mianowicie jest rok 76, lato i ja zgodnie z umową sprzed tam roku czy coś, jednak wtedy dostawałem paszport, jadę do Austrii, do nich, no i dowiaduję się, że ja tu przyjechałem nie po to, żeby chodzić z nim po górach, bo on lubił, tylko po to, jako druga para rąk, bo już ktoś był, kto to zrobił, ale muszę jeszcze raz skrócić, powyrzucać jak najwięcej stron, bo książka będzie za gruba. Krótko mówiąc, poprawić, jeżeli coś zobaczę, że jest nie w porządku. Książkę, która ma się nazywać Kurier z Warszawy i będzie historią okupacji. I czytam ja te kartki maszynopisu, bo to było tak, że on to mówił do taśmy, tak jak z tobą. A żona przepisywała z tej taśmy na maszynę. Ja to czytam
Są już pewne poprawki, skreślenia. Pani Zofii Bartoszewskiej oczywiście, tylko że to była, bo Bartoszewscy wyjechali, a ja przyjechałem. Dzień nas dzielił. Oczywiście to wszystko było okryte najgłębszą tajemnicą. Nikt nie mógł się dowiedzieć, bo Nowak przesadzał z tymi środkami ostrożności, ale nie do końca. Ale akurat tu byśmy nic nie mówili. I ja przekonałem się, że to są historie, które już mi wszystkie Nowak poprzedniego lata opowiedział. Tak przygotowywał się do napisania książki. Ale zresztą samo zakończenie, podsumowanie, stosunek do Powstania Warszawskiego zawdzięczał rozmowom z profesorem Bartoszewskim. Wyraźnie zmienił swoje nastawienie. Ale to już nie chcę wchodzić w szczegóły. Mnie profesor zawsze rozbrajał tą swoją przeszłością kryminalną. No bo i swoim zaangażowaniem. On po obozie koncentracyjnym, bo od chyba listopada, jeśli dobrze pamiętam, 1942 roku, oprócz pracy w Radzie Pomocy Żydom, był zaangażowany w komórce więziennej delegatury rządu. I to było dużo roboty, bo komórka więzienna musiała kontaktować się z więźniami, oczywiście drogą pośrednią, wiedzieć wszystko, co się w warszawskich więzieniach, zwłaszcza na Pawiaku, dzieje. No a jeśli komuś udało się wyjść z Pawiaka, no to trafiał do rąk profesora, przepraszam, młodego Władka Bartoszewskiego. I opowiada mi nieżyjący już od paru lat sława hematologiczna polska, profesor Maria Kopeć, która spędziła 3 lata na Pawiaku i udało jej się tuż przed Powstaniem Warszawskim, dzień albo dwa, odzyskać wolność. I mówi mi tak, panie Jacku, 3 lata na Pawiaku to było straszne przeżycie, ale pierwsza noc na wolności, bo dopadł mnie Władek, była taka, że myślałam, że się przewrócę już nad ranem. Oczywiście chodziło o zebranie informacji. Ona musiała mu mnóstwo powiedzieć. Także już wtedy potrafił być postrachem. Profesor Maria Kopeć chyba 3 czy 4 lata temu zmarła, też leży na cmentarzu wojskowym, niedaleko. Była niezwykle zasłużonym lekarzem już wówczas. Jeszcze nie była lekarzem, była studentką medycyny w czasie wojny, ale należała do tego zespołu lekarzy na Pawiaku. No ja mam, patrząc na profesora Miszczaka, to przypomina mi się profesor dyplomata. Może nie powinienem tego w ogóle opowiadać, bo opowiadanie anegdot zbyt wesołych to jest chyba nie dlaczego? Na miejscu. Dlaczego? Profesor byłby na pewno zadowolony. Poprosimy. Ciekaw jestem, jak brzmi smutna anegdota. Ale profesor raz wysłuchał tej mojej opowieści i się rzeczywiście cieszył. Nie dostałem po łbie w każdym razie. Było to niespełna miesiąc po wielkiej mowie w Bundestagu, która miała miejsce 28 kwietnia 1995 roku. Przemawiał pierwszy Polak, jaki w ogóle był na mównicy w Bundestagu, jako gość, minister spraw zagranicznych Lecha Wałęsy, bo to był rząd postkomunistyczny, ale Wałęsa wywalczył sobie prawo do mianowania 3 własnych ministrów i profesor wygłosił wielką mowę w Bundestagu, która przeszła do historii stosunków polsko-niemieckich. I nadszedł czas w końcu maja dorocznego expose ministra spraw zagranicznych, jakie mieli usłyszeć z mniejszym lub większym zrozumieniem posłowie. I profesor skończył, później jest tura pytań i odpowiedź ministra. Te pytania się strasznie ciągnęły i mimo, że PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe, należało do koalicji rządzącej, jak zwykle, to szef PSL-u, poseł Pawlak, bardzo zaatakował ministra, co było jakimś niezwykłym zaskoczeniem, bo własnego ministra za expose krytykować, ale tak było. I profesor
odpowiedział rzeczowo. Pamiętam, jakie poruszenie wywołał ten poseł tym atakiem na ministra. I profesor nie odmówił sobie przyjemności i zakończył swoją odpowiedź kierowaną do szefa PSL-u takim tekstem. To wszystko jest nic, ja to przeczytam, nie będzie wrażenia. To trzeba słyszeć profesora, prawda? Jak on to, z jaką energią i mówi tak, kiedy zacząłem działać w PSL-u, a doszedłem do poziomu członka zarządu powiatowego, to starzy ludowcy, mowa o okresie bezpośrednio powojennym oczywiście, to starzy ludowcy uczyli mnie tak. Ty wiesz, że są takie przykazania mądrości chłopskiej, mówi do posła Pawlaka. Bierz, kiedy dają, tańcz, kiedy grają, uciekaj, kiedy gonią, klękaj, kiedy dzwonią, a na starszego dupy nie wypinaj. Tu są trzy kropki. A będzie ci się zawsze dobrze działo. Ja na koniec dodam, a pan prezydent, który był wtedy posłem, to poświadczy, że myśmy słuchali tego na stojąco. Bo profesor wprowadził taką atmosferę, że myśmy mu rytmicznie klaskali. Dziękujemy bardzo. Pan Jacek Taylor, prosimy o klaski. Wspomnienie bezcenne. Przypomina mi się historia, kiedy na Politechnice prowadziłem spotkanie i profesor słynął z tego, że biegł, nie szedł i nie zdążyłem mu powiedzieć, gdzie właśnie jest to spotkanie, a już prawie dobiegł zamiast na aulę, to do toalety. I ja mówię, panie profesorze, tak właśnie ciałem, trochę mimiką, trochę bezradnością, po włosku tłumaczyłem, że źle idzie. I w końcu się zorientował, no i no to w którą stronę mam iść? Ja mówię, w prawo. On mówi, wiedziałem, że idę wbrew moim poglądom politycznym. Do Krzysztofa Miszczaka. Panie profesorze, panie dyrektorze. Pan jest przyjacielem, był przyjacielem, współpracownikiem, uczniem profesora Bartoszewskiego. Czy może nam podać definicję pana profesora Bartoszewskiego taką, żebyśmy wszyscy z niej mogli korzystać, mówiąc, profesor Bartoszewski to? Propaństwowiec. Chyba zaskoczyłem. On zawsze myślał o państwie polskim. Mam w pamięci tą wielką katastrofę naszą narodową w Smoleńsku. Tam zginęło bardzo dużo przyjaciół pana profesora. Chciałem panu powiedzieć to, co on mówił do mnie, że miał bardzo wielki szacunek do prezydenta Rzeczpospolitej, pana Lecha Kaczyńskiego. Zresztą przyjaźnił się bardzo długo z nim. Był u niego doradcą. To oni obaj w sumie zbudowali powstanie, Muzeum Powstania Warszawskiego. To jest bardzo ważna informacja, którą państwu przekazuję. On był propaństwowcem, patriotą, ciągle myślał o Polsce, bez przerwy myślał o Polsce i to jest, proszę państwa, ja tak patrzę z perspektywy tych lat, kiedy znałem pana profesora, no, znałem go 32 lata, to jest dosyć dużo i potwierdzam to, co Artur powiedziałeś, że są pewne etapy rozwoju współpracy z panem profesorem. On zawsze mi pokazywał, że jest ta droga prawdy, która dzisiaj jest zagmatwana, jest ona dzisiaj, prawda dzisiaj jest szara, mętna, nie taka jak potrzeba, a prawda jest tylko jedna. Tutaj jest, ja ciągle w panelu poprzednim mówię, że prawda leży tam, gdzie leży. Ona leży tam, gdzie prawda leży i koniec. I tu nie ma żadnej, prawda nie ma interpretacji, ona nie jest do interpretowania, ona jest prawdą po prostu i koniec. I każdy rozsądny, uczciwy, mądry człowiek, a za takiego uważam pana ministra Bartoszewskiego, profesora Bartoszewskiego, będzie zrozumiana. To jest komunikat, który porządny człowiek sprzedaje drugiemu porządnemu człowiekowi. I trzeba się tego, całe życie tego trzymać, trzeba mieć ten po prostu kręgosłup, a ten kręgosłup miał pan Bartoszewski. Pamiętajcie państwo, że on nigdy nie został przez nikogo złamany. Złamany w sensie charakteru, swoich poglądów. On zawsze był taki sam. On się nigdy nie zmieniał. Zawsze można było powiedzieć, aha, to Bartoszewski. Bartoszewski był tak charakterystyczny, że można było go rozpoznawać nawet we śnie.
To jest niesamowita cecha pana ministra Bartoszewskiego. Proszę państwa, Polska miała niesamowite szczęście, że ten Bartoszewski był. Pomyślcie państwo inaczej. Co by było, gdyby go nie było? Przecież, proszę państwa, to nasze życie tutaj polityczne, one, tak jak powiedziałem, jest mętne, jest tak, jaki jest. Powiedziałbym, że dziadowskie po prostu. Taka jest prawda. Ludzie atakując pana Bartoszewskiego, byłem świadkiem. Proszę państwa, miałem takie różne, bo jak mówimy o tym, wspominamy pewne pozytywne kwestie tutaj życia pana Bartoszewskiego. On bardzo cierpiał, że jest atakowany przez jakieś męty społeczne, bym powiedział, bo to inaczej tego nie można było powiedzieć. Ja na przykład, będąc w kancelarii szefem jego gabinetu, ukrywałem przed nim listy, które ludzie do niego pisali, nie wiadomo skąd. Obrzydliwe, wstrętne, więc nie mogłem tego mu po prostu dalej przekazać. Ja te listy oczywiście mam całą korespondencję, ale to jest po prostu obrzydliwe. Nie można się tak zniżać na taki poziom dyskusji. To było obrzydliwe wręcz. Ale on zawsze uważał, że natura ludzka to nie jest, człowiek nie jest dlatego człowiekiem, że jest dobry. On jest też człowiekiem dlatego, że on jest zły. I to trzeba też brać pod uwagę i raczej brał tego człowieka tak, jakim on jest. Jest żywego, z wadami, z zaletami, ale zawsze uważał, że każdy jest ważny w tym narodzie. A u nas jest, proszę państwa, coraz mniej, więc trzeba szanować się nawzajem. On szanował ludzi. Nigdy nie na tych ludzi nie podnosił głosu. On podnosił głos wtedy, kiedy przejmował się tym, co mówi. To jest zupełnie coś innego. I ten szacunek przekazywał dalej. My w tej chwili mamy problem szacunku do siebie. I to jest, i tu nam brakuje tego człowieka. On się nigdy nie postrzega jako autorytet. On zawsze do mnie mówił w ten sposób, że słuchaj, mówi, jesteś młody. Zresztą traktował mnie jako syna, nie dlatego, że tak było, tylko ja mam tyle samo lat, co to syn pana Bartoszewskiego. I to jest ciekawe właśnie. Tego się w tym samym roku urodzili. Więc ja go traktowałem też oczywiście jako ojca. Ze swojej perspektywy oczywiście. Może też dlatego, że profesor mówił, mając 75 lat, jestem cały czas młody. Tak, ja brałem to inaczej. Przy nim też byłem młody. Więc ja się nie starzałem. Więc to było bardzo pozytywne w moim takim postrzeganiu. No ale sytuacja jest taka, jaka jest. To jest kwestia natury, a nie poglądów, czy się jest młody, czy stary. Ale jest prawdą, Krzysztofie, że profesor lubił młodych ludzi, prawda? Chciałem państwu powiedzieć, że on się otaczał młodymi ludźmi. I ludzie młodzi go uwielbiali, ale powiem państwu kilka przykładów, bo to jest bardzo istotne. Uwielbiało go takie społeczność międzynarodowa. To znaczy, jak myśmy byli na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium, kiedy on był tym wizytującym profesorem, kiedy mu wręczano tą nominację profesorską, tego już tu mówiłem państwu, pewnie ci, co byli obecni dwie godziny wcześniej, tą profesorską nominację Wolnego Państwa Bawarii, bo to tak się nazywa po niemiecku. On dostał tą nominację od dziekana Laufera, który niestety nie żyje, i znaną osobę z historii Europy Środkowej, pana Lobkowicza. I wtedy właśnie na wręczenie tej nominacji przyjechali prawie wszyscy ambasadorzy, którzy normalnie pracowali w Bonn. Wtedy, więc oni wiedzieli, kto to nie są. Zresztą oni przyjeżdżali, ja to też mówię, powtórzę się w tej chwili, ale muszę to państwu powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Jak były te trudne czasy wtedy, w tych latach 80., to oni przyjeżdżali do niego i pytali się, co to jest. On wyjaśniał całą sprawę, rozmawiał z tymi ludźmi. Czyli był to takim, nie wiem, taką ważną instancją dla tych ludzi, którzy mieszkali w Niemczech. To było bardzo ważne, bośmy wtedy nie mieli żadnego lobby politycznego w tym kraju. Takie rance jak Bartoszewski. I on to wszystko oczywiście robił, to było świetna sprawa. Ale chciałem państwu powiedzieć, jak on to robił, bo to jest fajna sprawa. On oczywiście bardzo dużo mówił, ale mówił to bardzo logicznie i miał pewien schemat, taki cel tego. On tam wiedział, co, jak zrobić tak, żeby ich tak zagadać, żeby osiągnąć ten cel. A zawsze, i to mu zostało później jeszcze, już po wojnie, kiedy był zafascynowany literaturą, że tak powiem, agenturalną. To znaczy uwielbiał, miał całą kolekcję i myśmy jako zespół pana Bartoszewskiego zawsze tam kupowaliśmy, czy dokupowaliśmy mu te słynne książki i filmy, bo to filmy były, no, później były na DVD, Agenta 007. On miał wszystkie.
To była bardzo fajna rzecz. On po prostu na uwielbiał to w ogóle, jak to się... Myślę, że on był takim w sobie z natury takim agentem. Lubił to, wiedział, jak to się robi. I to, znaczy on uważał, że on robi fajne, mądre rzeczy. I on robił mądre rzeczy, bo on po dwóch, trzech zdaniach orientował się, że ten jego interlokutor, czyli ta osoba, z którą rozmawiał, no nie ma tego poziomu, więc lepiej go zagadać, powiedzieć swoje, niech on w ogóle się nie odzywa. Będzie tak najlepiej. Jak myśmy przyjmowali ambasadorów różnych państw, no to oni słuchali, wychodzili i mówili, ja nie wiem, co tu się stało, bo ja nic nie rozumiem z tego, co mówi pan profesor. Ale miałem drugą taką grupę ludzi, ambasadorów, których wprowadzałem do pana ministra, którzy pod pretekstem dowiedzenia się czegoś o polityce zagranicznej państwa polskiego, bo dowiadywali się od pana Bartoszewskiego prawdy. Pan minister mówił prawdę po prostu, nikt nie wierzył w to, ale on mówił prawdę, że tak jak jest. To oni się pytali, Panie Krzysztofie, niech pan powie, jak on to robi, co on robi, że on tak długo żyje. Ma pan jakąś receptę? Niech pan nam to sprzeda. Te ekscelencje przychodziły do niego i tak się pytałem. Ja nie mam żadnej recepty. Mówię, człowiek, który ma pozytywne nastawienie do życia, jest optymistą, nigdy nie był pesymistą. Zachowuje się jak normalny człowiek, rozumie tych ludzi. Będzie zawsze długo żył, jest mądry po prostu i patrzy na świat, że tak powiem, otwarcie i słucha ludzi. Czasami trzeba się wsłuchać w komunikat innej osoby, żeby cokolwiek w życiu zrozumieć. Trzeba być, proszę Państwa, on był w sumie bardzo pokornym człowiekiem. I to jest chyba najcenniejsze, co od niego zdobyłem, czego się nauczyłem. Wszystkiego się nauczyć nie można, no bo to jest niemożliwe, ale muszę Państwu powiedzieć, że był jedną z najważniejszych, oprócz moich rodziców oczywiście, mojej żony, najważniejszą osobą w moim życiu. Mm-hmm. Dziękujemy. Krzysztof Miszczek. Ja mówiłem po którejś debacie... Tak, oczywiście. To proszę bardzo. Pan dyrektor może wszystko. No, ewidentnie nagłośnieniowiec nie zgadza się z tym. Ja przepraszam, że tak pozwalam sobie na tą dygresję, bo jest jedna bardzo ważna cecha, o której mówiłem wcześniej, która jest też ważna w komunikacji międzyludzkiej. Pan minister kochał swoich współpracowników. Był naprawdę bardzo otwarty i on ciągle pamiętał o nich. On pamiętał wszystkie szczegóły, miał fenomenalną pamięć, ale pamiętał o życiu, o faktach życia prywatnego tych pracowników. Pytał się ciągle, dbał o nich latami. To nie jest to, proszę Państwa, my dzisiaj to potrzebujemy. W Polsce nie ma czegoś takiego, że jak ktoś jest na stanowisku, to ma przyjaciół. A jak jest na tym stanowisku, to już w ogóle nikogo nie ma. On zawsze dbał o tych ludzi, zawsze dbał i dlaczego ci mówię. Disiaj tutaj na sali jest wreszcie, bo już dwa razy już mówiłem, ale powtórzę się jeszcze. Tutaj jest jedna taka pani, która była długoletnią sekretarką pana profesora i taką zaufaną niesamowicie, pani Bogusia Bednarczyk. I ta pani dzisiaj obchodzi urodziny. I chciałem w imieniu państwa złożyć tej pani życzenia. Pan dyrektor. Pani Zofio, pani wykonała tytaniczną pracę, ponieważ pani była redaktorem wielu książek pana profesora Bartoszewskiego. Co znaczy być redaktorem profesora Bartoszewskiego, redaktorką, żeby kwerowo zagadać? Co to znaczy? Ja poza tym, że jestem i byłam redaktorką książek kilku wspomnieniowych, pięknych książek pana profesora, to jeszcze się pochwalę, że również, no może nieskromnie, ale uważam się za osobę jakoś tam bliską panu profesorowi. Poznałam go na początku lat 90. w ambasadzie w Wiedniu, kiedy był naszym ambasadorem. Mam do dziś oczywiście zachowane piękne, naprawdę piękne życzenia z okazji ślubu, które przysłał, jako że nie mógł przyjechać na ślub i tak dalej, i tak dalej. Co to znaczy? Mogę powiedzieć właśnie nieskromnie, że chyba się jakoś tam cieszyłam zaufaniem i przyjaźnią pana profesora, bo na kilku książkach mam piękne dedykacje, na przykład Kunertom z przyjaźnią, za zgodność pani Zofii, Władysław Bartoszewski i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie książki, jakie redagowałam z wielkim podziwem przede wszystkim, podziwem dla wiedzy, rozsądku,
stosunku do świata, olbrzymiej, fantastycznej pamięci, o której już tu była mowa. I z wielką przyjemnością. Z przyjemnością dlatego, że wszystkie są napisane pięknym językiem. Bardzo jasny jest to wywód, bardzo logiczny, a przede wszystkim pokazują postawę pana profesora wobec ludzi. Pokazują to, że rzeczywiście profesor kochał ludzi, nie pisał o nich nigdy źle we wszystkich tych wspomnieniach. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli państwo przeczytają kilka z tych książek, to wszystkie te postaci są przedstawione w sposób bardzo pozytywny. Pisał tylko i wyłącznie o ludziach dobrze. Nie krytykował, pisał dobrze. Jeśli ktoś, a na pewno byli tacy, zasługiwał na jakąś krytykę, tego człowieka po prostu we wspomnieniach nie było. On po prostu znikał. Wobec tego naprawdę praca nad tymi książkami była dla mnie wielką radością. Ponieważ ja jestem z wykształcenia historykiem, no to oczywiście były te książki również dla mnie kopalnią informacji, kopalnią wiedzy. A od czasu do czasu zdarzało mi się, że udawało mi się zrobić film dokumentalny dla Telewizji Polskiej. I tutaj, ponieważ wszyscy państwo opowiadają anegdoty, no to spróbuję też pewną anegdotę przytoczyć. Otóż zrobiłam kiedyś przed laty film z takiego cyklu Dowódcy Armii Krajowej. To był film o generale Grocie Roweckim. Ponieważ ośrodek szkolenia ABW dostał imię generała Grota Roweckiego, zostałam zaproszona na uroczystość nadania tego imienia właśnie ośrodkowi ABW. I po raz pierwszy w życiu stałam na trybunce honorowej tuż za panem profesorem Bartoszewskim. I pan profesor stanął, odstawił gdzieś tam do tyłu bardzo wypchaną, dużą taką teczkę. Prawda, uroczystość trwa. Pan profesor się do mnie odwrócił, mówi: pani Zofio, służby to służby, ale pani daje baczenie na tę torbę. Pani Zofia Kulmer, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja kiedyś napisałam taki tekst w Gazecie Wyborczej, że należy sklonować profesora Bartoszewskiego. Profesorowi chyba się ten tekst podobał, bo przysłał mi bardzo uprzejmy list z podziękowaniem. Napisał, że no niestety się nie da, ale ma syna. Na panu ciąży jednak ogromna odpowiedzialność. No właśnie. Ja muszę powiedzieć, że ja wychowałem się w bardzo nienormalnym domu. Mój ojciec, jak był dzieckiem, to powiedział, że chce zostać albo aktorem, albo biskupem. I tak naprawdę to był trochę jednym i drugim. Co drugie zdjęcie tutaj, to ojciec z rozmaitymi biskupami albo kardynałami się pokazuje. I on miał słabość do purpuratów i oni do niego, muszę powiedzieć. W tej książce jest wspomnienie o kardynale Lustigerze, z którym się przyjaźnił, wyjątkowo inteligentnym kardynale, którego miałam przyjemność też znać, wyjątkowy człowiek, ale ojciec miał świetne stosunki. Tutaj pojawiał się papież Jan Paweł II i oczywiście arcybiskup Brzeciński, ale to również kiedy ojciec zmarł dość nagle, ja byłem w dużym kłopocie, bo nie wiedziałem, kto ma prowadzić homilię w kościele, w katedrze. I poszedłem do księdza kardynała Nycza i mówię: eminencjo, pomocy. Wszyscy księża, a zwłaszcza biskupi i kardynałowie, z którymi ojciec się przyjaźnił, czyli Gulbinowicz, Macharski, inni, Rzeciński, albo nie żyją, albo nie są fizycznie w stanie nic zrobić. Więc ksiądz kardynał Nycz mi biskupa Rysia podał bardzo słusznie. I ksiądz kardynał Nycz z ironią, która pasowała do mojego ojca, dał w katedrze po lewej stronie księdza Lemańskiego, a po prawej stronie arcybiskupa Hausera. Co było? Ja dostałem potem pytania, czy ja to tak zaaranżowałem, ale to wszystko jego eminencja winna. Otóż dom był oczywiście kompletnie nienormalny, bo jak się mieszka z kimś, kto chce być aktorem i biskupem i odgrywał coś całe życie, a do tego miał takie przejścia,
A do tego jeszcze miałem mamę, która była innego usposobienia, ale ponieważ była oficerem KEDYW-u, to w domu siedział Józef Rybicki, szef KEDYW-u Okręgu Warszawskiego, plus rozmaici ludzie poskazywani na kilkanaście lat więzienia. I to było takie towarzystwo no, podejrzane od początku. Ja od razu wiedziałem, a ojciec do tego zawsze się przyznawał, jak tu mówiąc o tych służbach. Ojciec był w komórce kontrwywiadu AK. W związku z tym on był agentem par excellence od urodzenia, od wychowania. Jego ulubiony, jego ojciec chrzestny, ulubiony wujek, był agentem dwójki przed wojną. Ukrywał się po wojnie, bardzo sprytny, nigdy nie został odnaleziony. Szukali go Sowieci, szukali go Niemcy. Nikomu się, i ojciec to miał we krwi. W związku z tym to ja wiedziałem, że jest życie konspiracyjne od dziecka i że pewnych rzeczy się nie mówi, pewnych rzeczy się nie robi. Nie podpisuje. Nic się nie podpisuje. I to tak, tutaj były takie, dzisiaj wcześniej takie wspomnienia, że na przykład Mirek Chojecki, który poznał ojca w roku 68, dowiedział się nagle w roku 70 czy 69, że ojciec mu powiedział na jakimś spotkaniu w domu przy kolacji, że Polska nie jest niepodległa i musimy walczyć o niepodległość Polski. A Mirek, który pochodzi z patriotycznej rodziny, jego mama parę tygodni temu zmarła, bardzo znana łączniczka, uczestniczyła w zamachu na Kuczerę, się zdziwił, jak to nie ma niepodległej Polski. No otóż ja się wychowałem w domu, w którym Polska nie była niepodległa, ponieważ ojciec nie był żaden lewak. Jak mówił pan prezydent, ojciec był raczej radykalny. I tutaj Zagierka, ojciec, wszyscy w kraju uważali, ten cytat, który jest w ostatnim tomie książki, prawda leży tam, gdzie leży, pochodzi z epoki Gierka. Czyli takiego poprawionego komunizmu, pseudo-socjalizmu, mały Fiat i M2. I wielu się na to nabrało, ale akurat ojciec, ani ja, bo byłem tym tak wychowany, na tośmy się nie nabrali. I ojciec ten cytat pochodzi z, jeśli dobrze pamiętam, z wykładu w kościele w Gdańsku, gdzie ojciec mówił na temat tego, że to jest kwestia kapitalizm, liberalna demokracja, komunizm. I mówi, że prawda nie leży po środku między komunizmem a demokracją, że kapitalizmem. Prawda leży tam, gdzie leży. To zresztą był na tym spotkaniu w kościele późniejszy szef wywiadu, który mi wspominał, że to bardzo go poruszyło i wpadło mu w pamięć. Otóż zresztą trzeba przypomnieć, o czym dzisiaj było wcześniej również mowa, że to za epoki Gierka do mieszkania ojca i Zosi przyszło 20 kilku ubeków robić przez 24 godziny rewizję. Czyli to był Gierek, nasz ukochany Heros, a nie Gomułka, prawda? Jeszcze nie Jaruzelski. No więc muszę powiedzieć, że to oczywiście wsiąkło we mnie poprzez osmotycznie, tak bym powiedział, osmotycznie. W związku z tym, ale oczywiście replikować to, tego się nie da. To w tym sensie ojciec jest niezastąpiony. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na fantastyczną pracę, którą wykonała pani Maruszkin i pan Michał, ponieważ tak naprawdę to te książki, ten cykl 9 książek, to nie jest o ojcu, tylko to jest cykl o pewnym pokoleniu, bez którego Polska by tak nie wyglądała, jak wygląda. Bo on tam opisuje fantastycznych ludzi. Bo to są jego nauczyciele, jego wychowawcy, jego koledzy, jego przyjaciele, jego uczniowie nawet, którzy wcześniej zmarli, współwięźniowie. I to są ludzie, którzy Polskę taką, jak jest, stworzyli. I oni odeszli, ale Polska zostanie. Dziękujemy bardzo. Ja jestem i myślę, że
Wszyscy tu jesteśmy niezwykle ciekawi, jakby pan profesor ocenił dobrą zmianę. Naprawdę ta jego ironia i to, co on, jak potrafił komentować politykę, wydaje mi się bardzo istotne. Tu znalazłam taki fragment, jest list Stanisława Lema, że Bartoszewski wywoływał moralnego kaca u tych, którzy zapominali o swoich przekonaniach na przykład. Więc to takie zdanie bardzo a propos współczesnych czasów. I chciałam teraz poprosić pana prezesa Rzeplińskiego, który także znał pana profesora Bartoszewskiego. Jak pan myśli, jakby pan profesor ocenił dobrą zmianę? Panie prezydencie, szanowni państwo, ja miałem szereg spotkań z profesorem Bartoszewskim jako profesorem na różnego typu konferencjach. Chciałem powiedzieć o pewnym zdarzeniu sprzed kilkudziesięciu dni. Grudniowa noc, Sejm pracuje i jeden z posłów krzyczy: konstytucję się wam zachciało, praw człowieka wam się zachciało. I tak patrzę na ekran i sobie myślę, odklejają mi Polskę od Europy. Co oni robią? 27 lat pracy, niezależnie od tego, jak nie bylibyśmy podzieleni, ale w demokracji to jest naturalne i to jest potrzebne, żebyśmy byli podzieleni. I w ten sposób i korygowali swoje błędy i proponowali lepsze rozwiązania, jak zwykł mówić prezydent Wałęsa. A oni nam odklejają Polskę. I to w taką grudniową noc. I telefon. Ale nie dzwonił profesor Bartoszewski. Dzwoniła pani Zofia. Od razu ją poznałem. I ona mówi do mnie tak: panie Andrzeju, jestem przekonana, że starczy panu stanowczości. Ale głos starej kobiety, która mówi, że jest przy panu i ma też oczekiwania, nie tylko chce pogłaskać młodszego człowieka, ale ma oczekiwania, że starczy panu determinacji i odwagi. To była jak po tym seansie bardzo dziwacznym, jak na, wydawało mi się, naiwnie, demokracji już zakorzenionej w zachodniej Europie. To była taka odtrutka. Poczułem się rzeczywiście i silniejszy, i mocniejszy, i taki zaopiekowany przez kogoś, kto jest dobrą duszką. Obydwoje Bartoszewscy byli takimi dobrymi duszkami. Duszki nie umierają, więc obydwoje są jeszcze wśród nas i w razie właśnie takiej potrzeby nieoczekiwany, wspaniały, dobry, ciepły telefon, który zawsze będę pamiętał. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pan prezes Rzepliński. Proszę państwa, właściwie, jakby to powiedzieć, no nie kończymy tego wieczoru, ale finalizujemy powoli. Lepiej brzmi? Nie. Wybieraj. Będziemy kontynuować ten wieczór. Myślę, że przeczytamy jeszcze jeden fragment, jeśli państwo macie siłę. Na wysłuchanie opowieści o panu Tadeuszu Mazowieckim, który tutaj też był kiedyś gościem. Krótkie wspomnienie o panu premierze. Na Wielkanoc 1990 roku przyjechałem do Polski i odwiedziłem Tadeusza w jego gabinecie w gmachu Kancelarii Rady Ministrów. Powiedział, że mamy 35 minut, bo później musi być w Sejmie. Pijemy herbatę, zagryzamy herbatnikami, rozmawiamy o sprawach prywatnych. I tak minęło 20 minut. Ja zdjąłem z ręki zegarek, położyłem przed sobą i mówię: słuchaj, Tadeusz, masz mało czasu, więc pozwól, że złożę ci propozycję. Wracam do Niemiec.
Uniwersytet Ludwika Maksymiliana przedłuża ze mną kontrakt, ale gdybym mógł ci jakoś pomóc, na przykład w nieformalnych kontaktach z Hadecją, Anato Mazowiecki patrzy na mnie zdziwiony. Ale właściwie to ty masz pójść do Wiednia. Co to znaczy? No bo tam są wściekli, że ambasadorem był człowiek, który w Gdańsku zwalczał Solidarność. Musieliśmy go odwołać. Masz objąć ambasadę. Mówię, ale czy ja się na tym znam? A on, jak to on, spojrzał na mnie ze smutkiem. A czy ja się na tym znam? I w ten sposób mnie przekonał. Bo choć młodszy ode mnie o 5 lat, ale przy tym z wieloletnim doświadczeniem poselskim, z wiedzą o zasadach działania w strukturach państwowych, z polityczną ogładą, musiał jako premier podjąć wysiłek uczenia się w marszu. I zrobił to. Ja też. A co było dalej? Przez następne 23 lata wzajemne, bezwzględne zaufanie, spokojna radość spotkań, podobne troski, wspólnota poglądów, która najpełniej wyraża się w słowach wypowiedzianych niegdyś przez Krzysztofa Skubiszewskiego w Sejmie. Są w racji stanu naszego państwa pewne imponderabilia. Na imię im honor i szacunek. Szacunek dla samego siebie i innych. Szacunek dla samego siebie oznacza imperatyw takiego kształtowania naszej polityki zewnętrznej i wewnętrznej, iż byśmy zawsze zdołali skutecznie obronić się przed narzuceniem nam przez czynniki zewnętrzne jakichkolwiek decyzji i rozstrzygnięć. Taka postawa otwiera właściwą drogę do współpracy z partnerami od nas silniejszymi i do współdziałania z partnerami mniejszymi. Taka postawa nie wyklucza mądrych kompromisów, będących z reguły istotą polityki, jednocześnie jednak eliminuje fałszywe kompromisy, które zawsze są niebezpieczne. Polityka jest sztuką tego, co możliwe, lecz jednocześnie winna być sztuką osiągania postawionych sobie celów. Dla Polski te cele muszą zawsze pozostać wielkimi. Tadeusz przywołał te słowa nad trumną Skubiszewskiego. Stałem obok niego, czując, że wypowiada je człowiek na zawsze mi bliski i wiedząc, że nie pasują do obecnego zgiełku życia politycznego, w którym ginie honor i szacunek dla samych siebie i innych. Niech więc pozostaną przesłaniem na dziś i na jutro dla wszystkich, którzy rozumieją, co to takiego imponderabilia. Prawda leży tam, gdzie leży. To był fragment dotyczący opowieści o premierze Tadeuszu Mazowieckim. Proszę Państwa, mamy dwie jeszcze niespodzianki. Mianowicie mamy książkę ofiarowaną przez Małgorzatę Maruszkin. To jest księga pamiątkowa z 90. urodzin pana profesora. No i teraz problem jest, jak ją wylosować. I myślałem i zadam najprostsze z możliwych pytań. Kto z Państwa ma mniej niż 90 lat? Tylko tyle. Kto ma mniej niż 80 lat? Coraz więcej. To bardzo ciekawe. Kto ma mniej niż 50 lat? Coraz więcej. Ośmielacie się Państwo. Fantastyczna księga. Było ich tylko, Małgosiu? 590? To jest 593. Kto ma mniej niż 20 lat? Śmiało, proszę pokazać. Kto ma mniej niż 10 lat? Jest jedna osoba? Jest? Czy ktoś...
Jest, dobrze, dobrze, właśnie o to mi chodzi. Kto ma mniej niż 5 lat? Nie ma. Między 5 a 10 ustalmy jeszcze. Kto? Jak masz na imię? Jak Maja? Maju, czy ty nie masz rodziców? Nie masz domu? Co ty tu robisz o tej porze? Twoja przyszła po książkę. Chodź do nas, pan prezydent ci wręczy tę książkę. Oklaski dla Mai, panie prezydencie. Maju, idź powoli, bo pomyślą, że ci zależy. Idź godnie. Znaczy troszeczkę możesz iść szybciej. Oklaski dla Mai, oklaski pan prezydent. Stań jeszcze do nas tutaj. Widzicie państwo, gdybyście mieli tylko... Ile lat? 9. Żałujecie, co? Maja, jesteś szczęśliwa? Tak. Dobrze, postaw sobie tę książkę na swoim biurku, półce, tak? Dobra. Proszę państwa, czy zgodzicie się państwo jeszcze na coś słodkiego? Bo profesor lubił słodkie i to będzie tort od Bliklego. To jest tort szczególny. Jak wiecie państwo, jak byliście na urodzinach, profesor zawsze kroił tort dla państwa. To jest tort z tomami tekstów pana profesora Bartoszewskiego pod hasłem Jesz i chudniesz. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia na 95. urodzinach profesora w kinie Atlantik. Bądźcie szczęśliwi, wracajcie szczęśliwie do domu. Zapraszamy na tort.